jest gościć Państwa w naszej nowej placówce, w domu dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Bardzo nam zależało na stworzeniu takiego miejsca i udało się. Witam Panią Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Małgorzatę Kopiczko. Witam gospodarzy dzisiejszej uroczystości, Panią Marzannę Bardziejewską, starostę Gołdapskiego. Panią Alicję Iwaniuk, przewodniczącą Rady Powiatu. Oraz Pana Andrzeja Ciołka, wicestarostę. Witam Panią Katarzynę Górską z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Witam Panią Joannę Łabanowską, zastępcę burmistrza Gołdapi. Pani senator, pani starosto, szanowni Państwo. Poszerzenie zaplecza socjalnego było od dawna naszym marzeniem. W powiecie do tej pory nie było całodobowego ośrodka wsparcia, a potrzeba jego utworzenia wskazywana była w każdej strategii rozwiązywania problemów społecznych, czy to gminy, czy powiatu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni panu wojewodzie, że przychylnie spojrzał na nasz wniosek i na potrzeby naszych mieszkańców. Nasze plany prawdopodobnie nigdy nie byłyby zrealizowane, gdyby nie pan dyrektor zespołu szkół zawodowych, skromnie tutaj gdzieś chyba stojący. Tak. Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję. Pana decyzja przyczyniła się do tego, że podniósł się poziom bezpieczeństwa w naszym powiecie. Przede wszystkim dzieci, kobiet. Podniósł się komfort pracy wszystkich jednostek pomocy społecznej, tak? Gdyż będziemy dysponowali taką placówką u siebie, jak również wzrosła wartość całego naszego budynku. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję zarządowi powiatu za przychylność, za wsparcie finansowe oczywiście. Pani sekretarz i pani skarbnik, które miały swój duży udział w tym, aby to miejsce powstało. Szanowni Państwo, miałam również ogromne szczęście trafić na wspaniałą ekipę wykonawców. Pana Janusza Ołów, który wspólnie z bratem wykonał ogrom pracy. Ile było tej pracy, możecie Państwo zobaczyć na zdjęciach, które tutaj są wyświetlane. Bardzo panom dziękuję. Wiem, że panowie włożyli tutaj bardzo dużo pracy i myślę, że też jeszcze dużo serca. Także dziękuję bardzo. Dziękuję mojej wspaniałej załodze, która bardzo dużo zabiegała też i dołożyła wszelkich starań, aby to miejsce powstało i żeby wyglądało tak, jak teraz wygląda. Dziękuję, dziewczyny. Nie sposób, proszę Państwa, pominąć jeszcze pana Władysława Zajkowskiego, który niestety już nie żyje, ale pan Władysław, mimo podeszłego wieku i licznych chorób, przygotował całą dokumentację niezbędną do tej inwestycji. Cieszymy się bardzo, że możemy dzisiaj, w dniu dzisiejszym, otworzyć tak piękne miejsce i cieszyć się nim w przyszłości. Takie miejsce jak to, czyli miejsce na poddaszu, zrobione ze strychu, które do tej pory nie było zagospodarowane. Widzimy, jak pięknie można było dokonać tutaj różnej modernizacji i dostosować warunki do mieszkania dla matek samotnie wychowujących dzieci, czy też kobiet w ciąży. Dlatego od dziś nie będziemy musieli korzystać z przychylności innych starostów i z innych miejsc na terenie naszego województwa, a takie mieszkanie będziemy mieli już i mamy w swoich zasobach. To jest bardzo ważne, dlatego że jak będzie potrzebna interwencja i pomoc kobiecie, która potrzebuje tego, takie miejsce spokojne, gdzie będzie mogła tutaj przez jakiś czas przebywać, na pewno z tego będzie mogła skorzystać. Także ja bardzo dziękuję przede wszystkim panu wojewodzie, pani senator, za to, że mogliśmy otrzymać dofinansowanie, bo powiatu gołdapskiego nie byłoby stać na całość tego remontu. Natomiast duże dofinansowanie w wysokości 180 ponad tysięcy plus nasze środki z Rady Powiatu w sumie pozwoliły wykonać ten remont i mam nadzieję,
że Państwo ocenicie ten remont jak najlepiej. To, co dzisiaj widzimy, to, co możemy oglądać. Także Pani Dyrektor, bardzo dziękujemy za wkład pracy. Pracownikom wszystkim PCPR-u bardzo dziękuję. No i przede wszystkim jeszcze raz Pani Senator i Panu Wojewodzie. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być z Państwem na otwarciu tego wspaniałego domu. Domu, który na tych 107 metrach będzie mógł przygarnąć często takie mamy z dziećmi czy kobiety w ciąży. Proszę Państwa, to jest przykład, że nasz rząd dba o politykę prorodzinną. Realizujemy szereg programów, Rodzina 500+, jak również Dobry Start, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i ten program Za Życiem. Pamiętam, jak w 2016 roku ten program przyjmowany był w Senacie, cieszył on się po prostu wielkim zadowoleniem, ale również był taką nadzieją, nie tylko dla matek, dla tych kobiet w ciąży, ale też, proszę Państwa, ten program jest skierowany do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. To jest też szereg udogodnień, szereg pomocy, wsparcia psychologicznego. W 2021 roku na ten program skierowaliśmy ponad 3 miliony, w 2022 to już będzie ponad 5 milionów. Są takie oczekiwania i dobrze, że takie miejsca powstają. Ja chciałabym naprawdę serdecznie podziękować Pani Staroście, Zarządowi, wszystkim radnym za podjęcie tej wspaniałej, dobrej decyzji, bo to jest bardzo dobra decyzja, proszę Państwa, bo 181 tysięcy dotacji plus ponad 45 tysięcy z powiatu, trzeba było tą decyzję podjąć. A ja jako senator wiem, że u Państwa w Gołdapi jest dużo potrzeb i na pewno każda potrzeba jest bardzo ważna. Ale tutaj dziękuję Państwu za tę decyzję, dziękuję za tą kwestię zrozumienia potrzeb, ale też za to serce, które Państwo wkładacie tutaj właśnie w rozwój, w opiekę nad rodzinami. Dziękuję Pani Dyrektor oraz pracownikom, którzy tutaj widzę, że bardzo dbają. Życzę, aby praca tu w PCPR-ze przynosiła Państwu wiele satysfakcji. Życzę, aby matki, które tu będą przebywały, cieszyły się swoim macierzyństwem, żeby radość im sprawiał każdy uśmiech dziecka. I Państwa proszę o wsparcie, bo my wiemy wszyscy, jak bardzo ważne jest wsparcie kobietom w wychowaniu, w podejmowaniu trudu wychowania dzieci. Jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w ten projekt serdecznie dziękuję i gratuluję. Wszystkiego dobrego. Ja pozwolę, odczytam od Pana Wojewody. Co prawda Pan Wojewoda jest nieobecny, ale z przyjemnością odczytam list od Pana Wojewody skierowany do Pani Starosty. Szanowna Pani Marzanna Marianna Bardziejewska, Starosta Gołdapski. Szanowna Pani Starosto, uprzejmie dziękuję za zaproszenie na otwarcie domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy dołożyli starań i serca, by wybudować to miejsce. Dziękuję Pani Staroście oraz pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za to, że podjęli się tego zadania. Niezmiernie ważne i potrzebne jest, aby samorządy podejmowały działania zmierzające do zapewnienia należytej opieki znajdującym się w trudnej, kryzysowej sytuacji osobom, aby ich dzieciom zapewnić dobre, spokojne i szczęśliwe dzieciństwo. Samotne osoby i ich dzieci szczególnie potrzebują naszego wsparcia, zrozumienia i życzliwości. Bezpieczny dom w sensie materialnym jest dla nich niezbędny, ale równie mocno potrzebują drugiego człowieka, szacunku, poczucia bezpieczeństwa, nadziei na lepsze jutro. Dzisiejsze wydarzenie jest dowodem na to, że jako społeczeństwo rozumiemy problemy i wyzwania samotnego macierzyństwa. Osobom, które znajdą schronienie w gołdapskim domu, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sił oraz pogody ducha. Życzę, by czas spędzony w tym miejscu umacniał na dalszą drogę, przywracał wiarę, a także utwierdzał w przekonaniu, że nie pozostają same z przeciwnościami. Władzom powiatu gratuluję i życzę kolejnych cennych przedsięwzięć. Łączę wyrazy szacunku. Adam Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. A ja od siebie chcę dodać tylko tyle, że też się bardzo cieszę, ponieważ już ponad 20 lat pracuję w nadzorze. Czyli zajmuję się taką kontrolą, nadzorem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i też bardzo się cieszę, że tego typu jednostki powstają. Na pewno spotkamy się z Panią Dyrektor na kontroli. Tak.
Także jeszcze raz też bardzo serdecznie i dziękuję. I tak jak już padły tutaj też słowa wcześniej wypowiedziane też z ust pani starosty i pani senator, pan wojewoda, no jakby tutaj też tak dofinansował to zadanie, tak jak było powiedziane, ponad 180 tysięcy. I bardzo się z tego cieszymy, tak, że takie właśnie miejsca powstają w naszym województwie i tutaj na terenie państwa powiatu. Bardzo dziękuję. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Padło bardzo dużo słów. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, że mogę być w tak szczególnym dniu tutaj u państwa, jakim jest otwarcie placówki dla matek samotnie wychowujących dzieci i matek w ciąży. Zdaję sobie sprawę i wiem, że było to bardzo, bardzo potrzebne, wobec czego niezmiernie gratuluję, że to przedsięwzięcie doszło do końca. Niby jest to niedużo, ktoś by powiedział, bo to jest 180 tysięcy, łącznie ponad 200, ale jest to bardzo dużo, bardzo duży krok w tym i potrzebny on był, bo wiem, że był potrzebny. I gratuluję tutaj szczególnie paniom z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tej współpracy razem też z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych, tego, że udało się to przedsięwzięcie zrobić. Pani starosto, gratuluję uzyskania dotacji i tego, że mamy to. Dziękuję bardzo. Że to mieszkanie dedykowane jest dla mam. Pola wraz ze swoimi rodzicami przygotowała dwie piosenki, które właśnie kierujemy do wszystkich mam tu obecnych i tych, które kiedyś tutaj będą. Także zapraszam do wysłuchania. Można zająć miejsca siedzące. To posłuchamy, tak miejsce będzie. Mam ci piękny świat.